Uczniowie Kościerskiej Szóstki zdobyli trzecie miejsce w ogólnopolskim turnieju Drużyna Energii. Akcja skierowana była do uczniów klas od 5 do 7 szkół podstawowych. Jej celem jest zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce. W wyniku pierwszego etapu rywalizacji znaleźliśmy się w ścisłym finale i zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów na finał do Trójmiasta. Nasi uczniowie spędzili tam 2 dni i wrócili z trzecim miejscem w Polsce, pokonując drużyny właściwie z całego naszego kraju. Zadaniem każdej ze szkół w cyklicznej rywalizacji było nagrywanie filmów dokumentujących, jak uczniowie wykonują ćwiczenia przygotowane przez ambasadorów. Materiał wideo nauczyciele reprezentujący placówkę przesyłali do organizatora. Było to i zabawne, i ciężkie wyzwanie, bo jednak następnego dnia wszystko bolało, ale na pewno bardzo fajna przygoda, fajne przeżycie i dużo wspomnień będzie z tego. Uczniowie Kościerskiej Szóstki zdobyli w konkursie trzecie miejsce i grant na 10 tysięcy złotych oraz tak zwaną dziką kartę, która przyznawana jest szkole za najwyższy procent ćwiczących uczniów ze swojej placówki. Po tym ciężkim czasie, który przez ostatnie 2-3 lata nas spotykał, postawienie na sport, postawienie nie tylko na ten sport, ale na sport, który od nowego roku chcemy w szkole numer 6 zorganizować, klasy sportowe, to jest dobry kierunek. Mając tak wspaniałych nauczycieli, którzy im w tym pomogą, mamy same sukcesy. Nasze serce jest wielkie dla sportu, serdecznie zapraszamy do drużyn sportowych w SP6.